Hej, hej, panienki. Witajcie kochana i kochani. Z horoskopem dla Was na rok 2021. Panna rok 2021. Tak czuję, że zrobicie coś w takim własnym, niepowtarzalnym stylu. Panna jest znakiem zmiennym. O tym pamiętajmy. Panna jest znakiem zmiennym. I mocno czuję, że ten rok właśnie zmienny dla panny będzie. Takie wasze to sprzątanie, bo Panna lubi sprzątać, nie? Wiecie o tym zapewne. Jakaś część pewnie nie lubi. Ja na przykład Panną jestem i nie przypada. No ale porządek lubię. I chodzi o to, kochani, że mm, takie sprzątanie wasze we wszechświecie nie będzie potrzebne. O co chodzi? Że Wy macie w tym roku mm, tak zgrabnie pościelić swoje własne łóżko. To znaczy. I dobrze się na nim wyspać. Czyli rozumiecie? Skupić się na swoim życiu, skupić się na obserwacji własnego życia, skupić się na mm, takich y, swoim dobrym samopoczuciu. Natomiast nie. Jakoś nie, za bardzo nie, nie brać odpowiedzialności za innych ludzi, w ogóle nie brać odpowiedzialności za innych ludzi, ponieważ uzyskacie takie dowody przemijalności, różnych, różnych, różnych relacji, różnych znajomości. Tak sobie uświadomicie, jak wiele rzeczy, nie rzeczy, znajomości, bo, bo o znajomości chodzi, w Waszym życiu jest takich przemijalnych, tak? Ale to nie tylko to, na, na wpływ tego, co się będzie w Waszym życiu. Działo, będą miały też czynniki takie ogólno-polityczne, społeczne, zresztą jak dla nas wszystkich. Natomiast tak mocno czuję, że Panna ma naprawdę skoncentrować się na sobie, a nie na zbawianiu świata w tym roku, dlatego że a teraz to nawet usłyszałam bo ten świat tego nie potrzebuje. Ten świat tego nie potrzebuje. Ten świat tego nie potrzebuje. Mm -hmm. Coś będziecie też najprawdopodobniej świętować. Nie wiem, jakieś, coś, jakieś przyjęcie z okazji, czegoś tak, tak, tak to wyczuwam. Um, dobra, zobaczymy, kochani, jakie wyzwanie przed Wami, panienki. Panna, rok 2021. Wyzwanie dla panny na ten rok, wyzwanie dla panny na rok 2021. Poproszę, wyzwanie: z czym się zmierzysz? Z odwróconym światem. No mówię, ty nie masz świata zbawiać. Nie bierz odpowiedzialności za innych. Bierz odpowiedzialność tylko i wyłącznie za siebie i za swoje życie. To dotyczy też twojej najbliższej rodziny, bo może być pokusa zbawiania swojej własnej rodziny, pokazywania im. Drogi, wskazówek, co mają robić, jak powinni się w obliczu trudności zachować, gdy świat stoi na głowie. Możesz tutaj mieć taką pokusę radzenia, wiesz, swoim dzieciom, swojej, swoim rodzicom, rodzinie, komukolwiek. Tak naprawdę. I tu jest powiedziane: zatrzymaj się. Nie, nie rób tego. Nie rób tego. nie wszyscy robią, co chcą. No, autentycznie masz tu tak powiedziane: nie wszyscy robią, co chcą. Skup się na sobie i swoich potrzebach. Odwrócony świat jest niezwykle wielkim wyzwaniem dla Ciebie. Ty chciałabyś unieść na barkach, tak jak ten głupiec, ten cały świat i tak podpowiadać i być tą taką misjonarką w świecie, bo masz taką tendencję do służebności i pełnienia takiej roli służebnej w społeczeństwie, w rodzinie, we wspólnocie. Nie tym razem, Panienko. Rok 2021, zresztą tu masz ten świat. Świat się bez ciebie też nie skończy, tu jest powiedziane. Bez Twoich działań on też się nie, nie, on się nie skończy. Tu nie ma końca świata. Nie, nie, nie. Tu w ogóle trudno zakończyć różne rzeczy, bo w odwróconym świecie co zostaje powstrzymane, tak? Wyzwaniem dla ciebie na pewno będą takie sprawy związane z. z Zrzucenie też swojej własnej maski. Może pokazujesz przed światem jakąś maskę. Najprawdopodobniej ją zrzucisz. Odwrócona karta świata pokazuje jakieś osłabienie, pokazuje zestresowanie, pokazuje niezgodę Twoją na surrealizm, który się dzieje we świecie i we wszechświecie, bo tu mamy surrealizm. I teraz masz taką przestrogę, skoro to jest wyzwanie. To y, nie marnuj swojej mocy na rozwiązywanie spraw w sposób agresywny. Y, ponieważ skoro wokół jest tyle nietolerancji, to w tył zwrot. Nie bierz udziału y, w takich historiach, gdzie nie widać szczęśliwego końca, dlatego że uczestnictwo w tych jakichś wydarzeniach y, bardzo Cię będzie stresowało i osłabiało. I miej to na uwadze, tak? To będzie na tyle wyzwanie dość poważne, bo ciebie będzie tutaj kusiło, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu, we właściwym czasie, przy boku właściwych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie tym razem. Nie tym razem, tak? Tu jest jakiś taki surrealizm surrealizm, nieporządek, chaos i bałagan, którego ty nie znosisz, jest właśnie wyzwaniem. Zobaczymy jak na to wyzwanie panna odpowiesz. Jak na to wyzwanie najprawdopodobniej odpowiesz. Tak odpowiesz siódemką monet. A ja tu sobie posiedzę i poczekam z moim <laughs> Przepraszam. Jorkiem. Nie no kochani, no nie robię dla siebie czytania. Nie później nie mieć do mnie pretensji, no ale zobaczcie jak ta karta wygląda. No jest Jork, jest Jork, nie? Jest. No to ja to sobie posiedzę i poczekam. No więc, kochane panny, posiedźmy razem i poczekajmy pod tym drzewem obfitości, drzewem owoców. To jest takie czytanie, takie czytanie, które mówi o tym, że praktycznie mogłabym je zakończyć, dlatego, że tu masz tak sobie poczekać, aż te jabłka same, jabłka same spadną z drzewa. To jest coś takiego, że to owoce. Niech sobie dojrzewają i same spadają. Zobaczcie, ta kobieta, ona się nie trudzi. Ona sobie siedzi, patrzy na nas z takim spokojem, z uśmiechem i ma przygotowane kosze. I ona wie, że jak przyjdzie właściwy czas bo przyjdzie właściwy czas to te jabłka dojrzałe same te kosze zapełnią. One same spadną. Same spadną jej do tego koszyka, tak? <laughs> Czyli powiedziałabym. Spokojnie, odpowiedź Wasza na ten, na ten chaos taki i na surrealizm będzie bardzo taka spokojna. Mamy tutaj y, Saturna w czym? W byku. To są jakieś takie ograniczenia, jeśli chodzi o pracę i pieniądze, no zdecydowanie tak. Natomiast Panna powie, to ja sobie posiedzę i poczekam. Ja sobie posiedzę i poczekam. Nie będę się spieszyła. Nie będę naciskała. Nie będę wymuszała na ludziach jakichś decyzji. Niech każdy żyje po swojemu panna powie. I też właśnie w taki swój własny, indywidualny sposób będziesz tutaj rozmyślać, powiedziałabym, nad cudem tego rozwoju, tak? Który rządzi się własnymi, uwaga, nieracjonalnymi Prawami i schematami. I ty rozumiesz ten, brak tego racjonalizmu, a skoro coś jest dla panny nieracjonalne, to panna w tym nie uczestniczy. I widać, że nie uczestniczy. Siedzi sobie z tym psem, a Saturn tutaj zaleca cierpliwość i samodyscyplinę, tak? I tak panno postąpisz, czyli będziesz cierpliwa? Jest tu ocena, ona patrzy oceniająco. Oceniasz, i to, co pielęgnowałaś do tej pory, panno może dalej rozwijać się samo, jest powiedziane. To znaczy, że jeżeli do tej pory masz jakieś osiągnięcia, coś zostało rozpoczęte, to to będzie się rozwijało samo. Nie musisz naciskać na to. Nie musisz, bo to drzewo ugina się pod ciężarem dojrzałych monet. Dlatego, że tu. Ale dlaczego ona ma te kosze puste? Bo to jest nota cierpliwości, czyli czekasz na właściwy moment lub podjęcie działania, tak? Kobieta na tej karcie, ona przeszła bardzo pasjonujące procesy, bardzo dynamiczne procesy twórcze. A tu będziesz gotowa w roku 2021 do zebrania owoców swojej pracy. W odpowiednim jednakże momencie, bo to, co pielęgnowałaś, dojrzeje na tyle, że nie wymaga Twojej stałej uwagi i samo Ci do tego kosza będzie wpadać. Mnie mam, że pieniądze same będą do tego kosza wpadać, ale być może inne rzeczy też. To co długo, długo pielęgnowałaś, to na czym długo, długo pracowałaś. Niemniej jednak nie uczestniczysz w tym surrealizmie. Najbardziej z mi się śmieć z tego Jorka z przyczyn no oczywistych kochani, wybaczcie no. Dobrze. Patrzmy dalej, rozkład na poszczególne domy. Dla panienki, panna i kawaler, tak? Rok 2021 dla Was. Baran, dom pierwszy, czyli Ty, Twoja osobowość, maska, którą nosisz w tym roku. Odwrócona szóstka monet. O, widzisz, ciekawe bardzo. Tu przyjmiesz taką postawę, że nie ma nic za darmo, dlatego, że w Taka postawa rodziłaby po prostu takie nieustanne dawanie z serca i wykorzystanie. Ja widzę, że nie dasz się wykorzystać przez innych ludzi, ponieważ tutaj jest pokazana taka rzecz, że ten surrealizm, który wcześniej się pokazywał, czyli stosunek świata do ciebie i twój, i twój do świata, ta taka korelacja, ona nie jest sprawiedliwa. Tu nie ma sprawiedli sprawiedliwej wymiany. Tu zawsze ktoś serca nie daje. Bo jest to obarczone jakąś obawą, albo zazdrością, albo taką postawą dawania coś za coś. Ja tutaj bardziej widzę, że Ty będziesz bardziej kontrolowała finanse, bo tu jest przejęcie kontroli nad pieniędzmi swoimi i wydatkami. To jest taka Twoja postawa w tym roku. Dość taka oszczędnościowa, ale z drugiej strony jest jeszcze inna rzecz pokazana. Że skończy się jakiś altruizm panny, który jest w pozycji prostej, a ty przychodzisz na taki, na inną stronę mocy. To, co powiedziałam ci na początku, myślenia o sobie i takiej już nie takiej służby, takiej bezgranicznej, tylko coś za coś, tak? Chcesz ode mnie coś dostać, chcesz poradę, chcesz kupić ode mnie jakiś towar, usługę, chcesz. Coś przepracować, chcesz, chcesz, chcesz yy, jakiegoś takiego wsparcia, ale tu widać, to się wiąże z finansami. To jest handel, to jest wymiana, tak? To zapłać. Nic za darmo, tak? To zapłać. Nic za tak zwany free, po prostu trzeba tu zapłacić. Nie wiem na ile to będzie postawa uświadamiana, a na ile maska tylko którą tutaj zakładasz, bo to może być tylko maska, a tak naprawdę dalej będziesz rozdawać na prawo i lewo. Przepraszam za sformułowanie za darmo. Tak. To może być tylko maska nałożona na ten twój yy, bezgraniczny taki jakiś yy, altruizm. Takiego dawania, wciąż dawania, 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 nie? A tu może być taka maska, że nie, 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 w tym roku to inaczej, tu już teraz tak nie będzie, tu już teraz coś za coś, chcesz coś ode mnie, to też mi coś daj, to zapłać, tak? Ym... Tak się będziesz zewnętrznemu światu pokazywać. Może to być jedynie maska, takie wrażenie. Zobaczymy dalej. Ale może być też taki problem, bo to często mamy też zarysowany problem, który pokazuje ten rok jako właśnie w ogóle takie dawanie coś za coś, że również ludzie, z którymi będziesz miała do czynienia, będą ci dawali do zrozumienia, że nie mają dla ciebie serca, że jeżeli ty też od nich coś chcesz, też musisz zapłacić. Pamiętajmy o wymienności energii. Nie jest to łatwa energia. Od razu Wam mówię, że nie jest to najprostsza energia. Ona do ciebie w ogóle nie pasuje. Ty jesteś w szóstce służby, Ty jesteś szóstką, szósty dom. To jest dom służby, a to się odwraca, nie? Więc ta energia, ona tak zgrzyta w Twoim wnętrzu. To widać. Patrzymy dalej. Dom drugi, dom, dom wartości. To, co sobie cenisz, własności, własność, finanse, dobytek. Hmm, czyli podejście do pieniędzy, a także jak będą wyglądały Twoje sprawy finansowe w roku 2021. Hmm, no, będzie trochę rozczarowania. Tu widać, że na horyzoncie będzie jakaś propozycja, będziesz się zastanawiać, propozycja finansowa, przyjąć, nie przyjąć, jakieś takie wahania. Widać, że będzie oferta jakaś dodatkowa oferta finansowa przyjdzie. Natomiast, wiesz, no czwórka jest kartą, jest stabilizacji, bo we wszystkich czwórkach mamy porządek, ład, stabilizację. Tu nie ma nadmiernego rozwoju, nie ma też impasu. Generalnie w tych czwórkach jest taki status quo zachowany. Natomiast tu jest pokazany taki aspekt tęsknoty za bardziej zieloną łąką, czyli Jakimś takim bardziej, obszero, bardziej rozwojowym obszarem działań finansowych. Nie? Tego będzie Ci brakowało. Jakaś tu propozycja niewątpliwie przyjdzie, <laughs> natomiast też widać, że będą powody, że Ty się będziesz zastanawiać, czy tę propozycję przyjąć. Zobaczymy tutaj konkretnie już stan finansów i stricte sprawy finansowe, bo to, co sobie będziesz też cenić, uwaga, to jest dom wartości. Bliższe od pieniędzy, bliższa ciało będzie inna koszula. Nie pieniądz, tylko wartość emocjonalno uczuczowa Będziesz tęsknić. Tu będą rozterki sercowe, apatia, będziesz tęsknić za partnerem. Tu jest taki smuteczek pokazany, gdzie yy, bardzo tęsknisz za byciem z kimś, za kimś, kogo można kochać i być kochaną, tak? Czy kochanym. Jest tu wielka tęsknota za miłością, za bliskością. I ta koszulka będzie bliższa ciału, czyli w systemie wartości, bo to jest też system wartości w, w tym drugim domu byka. W systemie wartości o wiele ważniejsze będą dla ciebie emocje i uczucia, aniżeli pieniądze. Więc dopytam stricte o pieniądze. Czy będziesz zadowolona z tych pieniędzy w roku 2021, czy być może nie bardzo? No nie bardzo, zdecydowanie nie bardzo. Pokazują się tutaj przeszkody i blokady. Może gdy nadarzy się jakaś okazja, dodatkowa okazja finansowa, być może warto z niej skorzystać, dlatego że mamy tu blokady, tak? Mamy tutaj takie utknięcie, mamy takie yy, pokazaną yy, ciężkość. Niestety hmm. tu nie mam dobrej wiadomości. Mam tylko nadzieję, że nie będzie to dotyczyć wszystkich panien a najlepiej, żeby żadnej, ale jest jak jest, pokazują się tutaj góry, a góry to zawsze są blokady, przeszkody, napotykanie na opór, więc jeżeli chodzi o pieniądze, to są tu albo zmagania o pieniądze, albo są trudności i przeszkody, albo są jakieś poważne długi, nie? Miejmy to na uwadze, że należy spodziewać się tutaj jakichś opóźnień, zatrzymań i takich komplikacji finansowych, no niestety, niestety. Dobra, zobaczmy kolejną rzecz, czyli dom trzeci dom bliźniąt. Tutaj mamy wymianę z ludźmi krewnymi, rodzeństwo bądź po prostu komunikacja, wiedza, zdobywanie wiedzy. Zobaczmy dom trzeci dom bliźniąt. Plany są tutaj jakieś długoterminowe, jeśli chodzi o wiedzę, o zdobywanie wiedzy, to widać bo to jest dom wiedzy, poszerzania wiedzy, więc jest jakaś długoterminowa inwestycja. Czyli takie macie też wsparcie ze strony przyjaciół. Być może tu jest ktoś z poznaku bliźniąt, bo w domu bliźniąt często, jeżeli jest taka właśnie dobra energia wsparcia, to być może i ten znak. Generalnie pokazuje się na horyzoncie jakiś sukces w przedsięwzięciach bez względu na te trudności finansowe. Uwaga! A dlaczego? To dlatego, że macie solidną podstawę do działania pozafinansową. Być może wiedza, umiejętności, nieszablonowe metody działania. Nie wiem co, ale jest jakaś podstawa pozafinansowa, która pozwala wam iść dalej. Dalej i realizować swoje zamierzenia. Tu mamy wiedzę, tu mamy dobre stosunki z krewnymi, z bliskimi przyjaciółmi, z rodzeństwem. Mamy planowanie krótkich wycieczek. I, I też taka kreatywność fajna, ale ta kreatywność nie bierze się znikąd. Ona jest ciągiem dalszym z lat poprzednich, czyli z roku tego, który mija 2020, być może jeszcze wcześniejszych, nawet do trzech lat, do tyłu, należy się cofnąć. Macie taką emocjonalną dojrzałość, żeby dalej iść właściwie tą samą drogą, którą idziecie. Tu się niewiele zmienia, muszę Wam powiedzieć. Okej. Okay. No na razie nie fajnie wygląda dom drugi, nie? to widać, że jest, ale może też dlatego, że Wy bardziej sobie tęskni tęsknicie, no tak, bardziej sobie tęsknicie zdecydowanie za jakimś partnerstwem i bliskością. A może być też tak, że w tym systemie wartości yy, największą blokadą właśnie są te uczucia, kochani, też tak może być. Zobaczymy wprawdzie, yy, jak się tam te sprawy sercowe będą rozwijały, bo może będą, może nie będą, zobaczymy czwarty dom, czyli dom raka teraz matka, dom rodzina, skąd pochodzisz, korzenie, twoja podstawa, prywatne życie, poczucie przynależności, to co pielęgnujesz, bądź nieruchomości. Dom czwarty. Dużo marzeń w, w domu czwartym tutaj masz takich dużo, dużo pomysłów na yy, ale takich trochę iluzji też. To takie są fantazje, marzenia. Tu jest chęć Przeprowadzenia się, chęć, yy, znalezienia sobie jakichś dodatkowych atrakcji, w, yy, jeśli chodzi o, o, o życie prywatne i, i, i stricte dom, rodzinę. Dużo opcji tutaj jest do wyboru, tak bym powiedziała dużo opcji. W każdym z tych kielichów coś jest fajnego. Yy, to, co daje Ci podstawy, yy, to są Twoje korzenie. Twoje korzenie w tym roku to jest wykorzystanie pól podświadomości. Twoją podstawą działań są sny, wizualizacje, afirmacje, życie duchowe, bym powiedziała. Podstawą Twoją są naprawdę marzenia, podstawą do Twoich działań są Twoje marzenia, tak? To, co dobre jest dla domu, taka różnorodność. Ja tutaj widzę, że naprawdę w tym domu to tutaj nie powinno niczego zabraknąć, mimo tych jakichś takich sytuacji. sytuacji Ciężkich związanych z systemem wartości bądź pieniędzmi. Nie powinno tutaj niczego zabraknąć, bo jest obfitość. Tu wszystkiego jest w tym domu dużo. Także jest i jedzenie, i jest ubranie i jest. Yy, naj, to te najpotrzebniejsze rzeczy są. Yy, natomiast yy, w tej siódemce kielichów zawiera się też. <laughs> przepraszam, jeszcze taki inny rodzaj energii. Czyli takiej właśnie. Tej, 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 bo tutaj pytamy też o podstawę, nie? taki, ty, tak, taki, ten twój y, rdzeń. Instynkt, bym powiedziała, będzie takim rdzeniem, że y, większość decyzji będziesz podejmować pod wpływem przeczuć i instynktu. On to będzie decydowało o wszystkich twoich decyzjach w roku 2021. Nie jakaś racjonalność, tylko przeczucia, instynkty. Tu mamy Wenus w Skorpionie, czyli. Yy, takie skłonności, które mają źródło w głębokich i bardzo silnych uczuciach. A że kielichy, no to znowu bardzo, bardzo uczuciowo, ale jeśli w obliczu ważnej decyzji jakiejś związanej z domem i z rodziną, ty panno, możesz być niezdecydowana i trochę tak postawisz na bezczynność i stwierdzisz, tak jak było w tej siódemce monet na początku. Ja sobie poczekam. Marzenia na jawie mo może i się spełnią, niemniej jednak ja sobie poczekam, tak. Na te siedem kielichów na różowym niebie. To trochę może być taka rzecz. Każdy kielich tu wskazuje inną ścieżkę, inny wybór i dalekosiężne konsekwencje. W związku z tym, jeśli chodzi o dom rodziny, możesz być troszkę tak oślepiona jakimiś możliwościami. A jak jest czegoś za dużo, za dużo jest tych możliwości. No to po prostu z tego wynika Twoje niezdecydowanie, tak? To precyzujemy jeszcze. Czy, o co chodzi z tym nadmiarem możliwości w zakresie domu rodziny, bądź hmm. są też liczne oferty nieruchomości. Ten dom ładniejszy, tamten jeszcze ładniejszy. To mieszkanie tanie, to jeszcze tańsze, albo bardziej atrakcyjne. Wiecie, tu jest taki, nie wiem, co wybrać, nie? Dostaję po prostu tak zwanego kociokwiku. Nie wiem, co wybrać. Tyle fajnych rzeczy, na co mam się zdecydować. Bo tu są też nieruchomości. Doprecyzujmy o co tu chodzi w tej siódemce kielichów dla panny. No proszę bardzo, słowo się rzekło. Dom. To jest dom yy, i rodzina na pozycji czwartej. Dodatkowo masz czwórkę, dom i rodziny, i właśnie masz to pole wyboru w zakresie jakichś nieruchomości. Może się szykuje jakaś przeprowadzka. Może być. Trudność z wyborem, yy, bo będzie tak bogata oferta: nie wiem, jakiegoś domu nowego, no, mieszkania, czegoś takiego. Dom i rodzina. Tu jest tworzenie silnych też takich podstaw. Yy, Niemniej jednak będzie wymagana jakaś taka, yy, widać, że jakieś fantazje i marzenia mogą się spełnić odnośnie domu twojego i przeprowadzki, wiesz? Nabycia nowego jakiegoś loku. I tutaj podstawą decyzji nie będzie zdrowy rozsądek i cena tego. Cena rynkowa, nie. Prym będą wiodły instynkty i twoje przeczucia. Tak jak było wcześniej powiedziane. Przeczucia i instynkty. Intuicja, tak? Takie rzeczy. Za głosem tegoż pójdziesz. Pokazuje się tu taki silny fundament, takie. Poczuć, komfortowo się czujesz w swoim domu, właściwie najlepiej, tak? Siedzenie na miejscu, zostawanie w domu, czujesz się najlepiej w swoim domu. To jest takie dla ciebie taka stabilna, yy, stabilna uziemiająca płaszczyzna. Dom będzie ci prawdziwym domem, tak bym to ujęła. Także, ok. Yy, jeżeli chodzi o dom piąty, czyli dom lwa, Dom kreatywności, przyjemności, ryzyko, miłość, romans, dzieci, sukces to, co sprawia Ci przyjemność. Zobaczymy. Bądź znaki ostrzegawcze zobaczymy, co tu się pojawi. Dom piąty, dom lwa. Dla panny poproszę. O, odwrócona dziesiątka denarów czyli mogą być czas na zmiany w rodzinie jest powiedziane mogą być faktycznie jakieś przeprowadzki, zmiany miejsca. Tu mogą być jakieś problemy z testamentami, spadkami, nieporozumienia, kłótnie w rodzinie z powodu pieniędzy, jest też taka opcja. Generalnie tutaj jakieś takie kwestie finansowe tutaj mogą być dosyć ryzykowne, bo na pozycji ryzyka mamy tutaj ostrzeżenie, żeby z rodziną nie kłócić się o pieniądze. To jest jedna sprawa, druga rzecz, jaka tutaj się pokazuje. Yy, powiedziałabym, jeśli chodzi o dzieci, tak? To tak to tak wiecie, co? Kłótliwie tutaj jest, jest taka podwyż podwyższona adrenalinka na styku tych relacji z dziećmi. Yy, natomiast jeżeli tutaj byśmy mówili o sprawach sercowych, to zawsze jest. Te, yy, no generalnie to mi się pokazuje tutaj, albo zakończenie małżeństwa, jakiś system finansowy rodziny tutaj się zapada, albo jeśli nie, bo być nie musi, w ogóle możecie być singlami, prawda, naturalnie bądź z odzysku, różnie. To tutaj pokazują się jakieś nieporozumienia i kłótnie i gdzieś jest ten aspekt finansowy w tle. Nie wiem. Może traficie na jakiegoś partnera z obciążeniami rodzinnymi, bo to jest ktoś, kto też wychodzi z małżeństwa, ktoś, kto ma jeszcze nierozwiązane problemy, właśnie związane z, z, z finansami, z pieniędzmi, z alimentami, z czymkolwiek, prawda? Różne różne rzeczy tu mogą być, bo cieniem na sprawach sercowych kładą się sprawy finansowe, nieuregulowane sprawy finansowe. Twoje bądź ewentualnego partnera potencjalnego, z którym będziesz czy jesteś w relacji. Jeszcze doprecyzuję, oczywiście, co tu w tych sprawach sercowych przeznaczone jest pani w roku 2021. Sprawy sercowe stricte. Nowy początek, ale pokazuje się na przykład dla was. Chciałam powiedzieć dla pań, ale nie wiem dlaczego powiedziałam dla pań, bo równie dobrze może być dla panów. Yy, partner z jakimiś jeszcze nierozwiązanymi sprawami finansowymi i z dzieckiem, jeszcze w dodatku, nie? I co kto lubi. W każdym razie pokazana jest możliwość nowego związku, coś świeżego, co się bardzo powoli, miarowo rozwija, aż pan albo pani nie rozwiąże swoich problemów. Tak, jakby pan albo pani było w trakcie jakiegoś zakończenia swojego związku bądź rozwodu, chyba że wy jesteście w trakcie zakończenia, bo tu mamy pewną równoległość: tu mamy zakończenie, a tu mamy wchodzenie w nowe. Czyli albo wy, albo oni kończą i wchodzą z wami w nowość. A tą nowością jest no nowy początek, kochani, yy, czego? No, związku, bo tu mamy nowy związek. Pytałam o sprawy sercowe, stricte. Jest nowy związek. Okres ożywienia, dość taka re spontaniczna relacja, i tu nie ma pośpiechu. Tu bardzo powoli posuwacie się naprzód, niewielkimi kroczkami w tej znajomości. To jest ledwie początek. Widzę, ledwie początek jakiejś znajomości. Jeszcze nie wiadomo, co z tego będzie. Z tego może być wszystko i nic. Więc okaże się dopiero nowy początek. Na pewno nowy początek. Może być partner stosunkowo młodszy od Was taki młody duchem, w pewien sposób naiwny i ufny. Wesołość widzę, partner wasz potencjalny lubi zabawę, jest tak troszkę nieśmiały, ale to tak tylko pozornie. Ma taką niewinność, spontaniczność, w pewnym sensie troszkę taką może i niedojrzałość życiową, ale jest to umysł otwarty, spontaniczny i dość, i powiedziałabym szczery, szczery. To jest też ważne w relacjach, szczerość, prawda? To myślę, że na tę szczerość można liczyć. Okej, okay, tak to wygląda. Patrzmy dalej, czy to jest możliwe jeszcze w pierwszej połowie roku zdecydowanie tak. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Yy, tu w maju tak właśnie się już tutaj ożywia. Kwiecień, maj tu już zaczyna być tak dosyć żywotnie, żywotnie. 13 tygodni, czekajcie, ile to jest 13 tygodni? 13 tygodni to jest yy, około 3 miesięcy. 4 razy, co ja mówię? 4, nie, 3 miesiące z hakiem, nie? 3 miesiące, 3 tygodnie. 13 tygodni, 3 razy 4. 12. Matematyka się kłania. Nie, no to są 4, 4 miesiące. A cztery miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień? No mówię tak, powiedzmy kwiecień, maj, to tutaj jakiś nowy związek się panną kroi na horyzoncie. Znaczy, związek to jeszcze za dużo powiedziane. Znajomość, znajomość. Z płcią przeciwną. Yy, patrzmy dalej. Dom szósty, dom panny, czyli yy, konkretnie mamy tutaj. Wasz dom, praca, zdrowie i taka codzienność, wykonywany zawód. Rycerz Mieczy w odwrocie. Dzieci wasze mogą mieć wpływ na wasze zdrowie, co też było wcześniej widoczne. Dzieci mogą mieć wpływ. Mamy tutaj, e, jeśli chodzi o dzieci, osoby kłótliwe. Jest tutaj jakieś takie, jakieś takie przepychanki słowne z tymi dziećmi, coś tutaj się dzieje, jakieś takie skonfliktowanie macie, niefajne. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, jaką tutaj widzę, jeżeli chodzi o zdrowie, to tutaj należałoby faktycznie się przyjrzeć, czy, czy coś nie wymaga interwencji chirurgicznej, i to powiedziałabym dość szybkiej, zwłaszcza bliżej czerwca. I ta wasza codzienność w ogóle pokazuje się w takiej braku, w jakimś braku strategii działania. Nieco. Nieco. Nie rozumiem tej energii, więc muszę ją doprecyzować. O co tu chodzi? Yy, czego dotyczy brak strategii działania. O co tutaj chodzi? Brak strategii działania. W czym konkretnie? Aha, takie liczenie po prostu na łód szczęścia. W, tak w tej takiej codzienności w zawodzie, w takich sprawach codziennych. To jest trochę na takiej zasadzie. nie mam strategii działania, co będzie i będzie. Nie wiem, czy dobrze, czy nie dobrze. może akurat dobrze. To jest takie podejście bardziej. wiecie co będzie to będzie. Co będzie to będzie. Yy, nie ma strategii działania dlatego, że nic nie wiadomo. i, i tu jest powiedziane tak odnośnie zawodu tak wykonywanej pracy, yy, że... Yy, że po prostu nie ma jakiegoś takiego ściśle ustalonego, nie wiem, harmonogramu, jakichś takich narzuconych sobie ram, bo rzeczywiście, może wcześniej, w poprzednich miesiącach czy latach zostało to zrobione i teraz ta strategia być może, ja nie wiem, czy jest wam potrzebna, czy nie, być może nie jest potrzebna, dlatego że macie tutaj jakąś nadchodzącą możliwość pomyślny zwrot zdarzeń i naprawdę jakieś sukcesy, pozytywne rezultaty, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, w zakresie y, pracy. O dziwo. o dziwo. dlatego, że przy braku strategii macie wielką możliwość awansowania i korzystnych rezultatów. Y, jakaś koniczynka, jakiś taki łód szczęścia, takie nie wiadomo co, nagle bum, pozytywna niespodzianka i zaczyna się dziać lepiej. Y, Jakaś okazja, po prostu, z której najprawdopodobniej skorzystacie. Zresztą tu wcześniej było powiedziane, że złap okazję, jeśli się nadarzy jakaś okazja finansowa, złap tę okazję, tak? Yy, I to wygląda tak, jakbyście nie musieli mieć strategii działania, bo szczęście Wam po prostu sprzyja. Jest takie powiedzenie, że głupim szczęście sprzyja, przepraszam, ja nie posądzam Was o to, absolutnie. Nie, to jest trochę tak, że po prostu. Mam wrażenie, że tutaj nie będzie trzeba za bardzo się spinać, bo jakieś opłacalne przedsięwzięcie tutaj wpada, wpada niejako w ręce, jako hmm, jakaś taka nagła odmiana losu w czerwcu. Mniej więcej nagła odmiana losu. Dobra, patrzmy dalej, czyli y, lipiec, y, dom siódmy, czyli dom partnerstwa, dom wagi, relacje osobiste. Prywatne, jak również biznesowe. No i to powinno być w porządku, tylko tu zawsze jednak jest jakieś takie niezdecydowanie w dwójkach dualizm. Mamy pokazane autorytet, mamy pokazaną niezależność, samodzielność. Więc, jeśli chodzi o partnerstwo, to ja bym powiedziała, że nawet jak tu się ktoś nowy pokaże, a jest szansa, że tak, Szykuje się jakiś nowy związek, nowa relacja z kimś, to wy pozostajecie w, 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 albo w jakimś niezdecydowaniu, albo dzieli was odległość, bo tu jest związek na odległość, albo opcja trzecia. Jesteście taką osobą samodzielną i niezależną, to znaczy, że owszem, ten partner gdzieś tutaj będzie, czy partnerka, no ale życie na dwa doły, nie? Osobno osobno. Może dlatego, że jest jeszcze za wcześnie, bo tu się szykuje coś nowego. Nowa znajomość, nowe coś, tak? I tu będzie się liczyła taka umiejętność wyjścia naprzeciw spotkania się w połowie drogi. W połowie drogi łączą się jakieś przeciwieństwa. I Trochę smutku jest tutaj, w, tym, w tej całej sytuacji, bo czujecie się tacy odizolowani od tego partnera. I teraz, już nieważne, czy jesteście w parach, czy jesteście singlami, będziecie mieć takie poczucie jednak yy, izolacji, tak jakby ktoś był daleko albo się od was oddalał. Nie? Takie poczucie oddalenia i smutku z tego yy, powodu. Więc doprecyzuję energię osobno na miłość, a osobno na relacje partnerskie. Co panny mają w miłości w 2021? U, bratnia dusza się pokazuje. Poważna sprawa. Poza tym, jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają. Widzę, faktycznie, tylko to może być u nich, bo to są oni. Czyli faktycznie może być tak, że pan, pani tutaj kończy jakieś swoje życie wcześniejsze, rodzinne. I coś z wami tutaj chcę, widzę, zacząć. No ale jedne drzwi się muszą zamknąć, żeby mogły się otworzyć. Drugie drzwi, ale widzę w miłości więź bratnich dusz, bo tu mamy więź bratnich dusz. Tu są osoby sobie przeznaczone. Tu jest fundamentalna relacja pokazana. Fundamentalna, bardzo, bardzo ważna. Coś bardzo istotnego w tym roku w miłości dla panien. Ale to jest naprawdę bardzo, bardzo fundamentalna relacja. To nie jest byle co. Dobrze, mamy zapowiedź spotkania bratni tuż. A co w relacjach biznesowych? Też się powinno wszystko ułożyć. To znaczy jest jakaś, właśnie taka finalizacja. Ale wygląda na to, że w tych relacjach biznesowych yy, no mamy tą jednak piękną kompozycję kolorowych kwiatów, tak? Czyli to mi wygląda na to, że wszystkie jakieś trudności są do pokonania. Może te pieniądze nie będą aż takie istotne, może faktycznie ten łód szczęścia wam dopisze yy, gdzieś w okolicach czerwca i, i, i coś spadnie tu z nieba, bo to tak trochę wygląda, jakby coś z nieba miało spaść. Bez waszego większego wysiłku. No dziwnie, nie mówię, nie do końca rozumiem tę energię, ale wygląda to tak, że po prostu jest szczęśliwy zwrot zdarzeń po raz kolejny podkreślony. Tu macie szczęśliwy zwrot zdarzeń i tu w relacjach biznesowych, a, a to też jest praca, a tu mamy relacje biznesowe, też jest szczęśliwy zwrot zdarzeń. Czyli kochani, Mogą być to jakieś bardzo atrakcyjne oferty. Tu rzeczywiście, jak coś do Was przychodzi, to się przyjrzyjcie temu bliżej, bo macie pokazaną taką albo pomoc z niespodziewanego źródła, która przychodzi, albo po prostu yy, jest yy, jakieś takie naprawdę yy, poczucie satysfakcji z pracy. Ja tak bym powiedziała. Bo tu macie rozwój zawodowy, który przyczynia się do odczuwania przyjemności i satysfakcji. Więc sytuacja finansowa powinna wyglądać całkiem dobrze, ale tu się pojawia jakaś nowa finansowa okazja. Właśnie o to chodzi, że tu pojawia się po prostu jakaś okazja. Tu się w wartościach pojawiała okazja, w czwórce kielichów. Tu przy pracy codziennej, tej codziennej i w zawodzie też się pokazywała jakaś okazja, jakieś łód szczęścia, i tu w relacjach biznesowych też pokazuje się jakaś okazja. Więc najwyraźniej jakaś okazja zapuka do waszych drzwi. Dobrze, kolejny dom ósmy, dom Skorpiona, fundusze łączone i obszar do przetransformowania w tym roku, to znaczy 2021. Wciąż do przetransformowania wisi na włosku zmiana miejsca. To jest jakby w zatrzymaniu. No właśnie, widzę, że jakiś będzie problem z tą zmianą miejsca. To znaczy problem do pokonania, bo gdzieś tam tutaj na horyzoncie jest to domostwo. Tyle tylko, że mamy tutaj dość trudną sytuację pokazaną, związaną jeszcze z jakimiś funduszami łączonymi. A widzicie, ktoś chce z tego domu wyjść, a ktoś chce zostać. Może być tak, że na przykład małżonkowie po rozwodzie mieszkają jeszcze w jednym domu, i teraz tak, ona chce podziału majątku, on nie chce, nie? I to może być problem. Ja tylko przykład podaję może być ich dużo, dużo więcej. Chodzi o to, że żeby właśnie też coś tutaj ruszyło w tych sprawach przeprowadzki zmiany domu, yy, czy zmiany pracy też niewykluczone. To tu należałoby yy, podjąć dialog yy, w tak zwanym partnerstwie, czyli z tą drugą osobą, z którą te fundusze łączone macie. Bez tego się nie da. Bez tego się po prostu nie da. Dobrze, patrzmy dalej. Yy, dom dziewiąty. Aha, jeszcze może doprecyzuję ten, ten obszar transformacji, tak? Obszar transformacji dla pani w roku 2021. Poza zmianą miejsca i przeprowadzką, co tu jeszcze może ewentualnie być, rozjaśnijmy. Kochani, no przeprowadzka się cały czas pokazuje, zmiana miejsca. Ten ptak wędrowny też zwykle pokazuje przeprowadzkę, odlot do ciepłych krajów. Przeprowadzka, zmiana miejsca, chęć zmiany miejsca, yy, zmiana domu, zmiana, yy, przemieszczenie się. To widać wyraźnie, słuchajcie, to jest obszar, który. Ma w roku 2021 ulec y, przetransformowaniu. Przetransformowaniu. Więc y, podkreślę, pokazuje mi się problematycznie, naprawdę problematycznie, bo wymaga rozwiązania kwestii funduszy łączonych. Przeprowadzka, zmiana miejsca zamieszkania, przekształcenie y, bądź awans rozwój w pracy, ewentualnie. Ewentualnie nowa osoba w rodzinie, poród, ciąża, adopcja. Jakaś część panien nie wykluczam. Może być to poród, ciąża, adopcja też u jakiejś części. Dobra, patrzmy dalej, czyli dom yy, dziewiąty. Tak, dom strzelca. Dalekie podróże, edukacja, nauka wyższa, sprawy sądowe, prawne. Zobaczmy. Królowa Denarów, czyli mamy tutaj yy, wygodę i dobrobyt w tym domu dziewiątym. No i tu się zwykle w domu siedzi, więc królowe się mało ruszają, a ta już w szczególności. Ona zadba o bezpieczeństwo finansowe, o to co dookoła, nakarmi dzieci, tak? To jest mała cesarzowa. Wszystkim dookoła dogodzi, na końcu sobie i generalnie jakoś tam ten teren swój dookoła zagospodarowuje i jest zadowolona z miejsca, w którym jest. Najogólniej z tych wszystkich spraw, które są w domu 9, będziecie zadowolone. Dalekich podróży nie widzę. Nie widzę. Jeśli chodzi o naukę, edukację, takie rzeczy, jak najbardziej jest tu zielone światło. To jest teren bezpieczny, dość płodny, bo tu mamy dużą płodność i obfitość. W związku z tym, macie ochotę na naukę? Zielone światło, można. I na studia, i na kursy się zapisywać, co tam tylko chcecie i sobie wymarzycie. Natomiast jest, są tu też pokazane jeszcze jakieś ewentualnie do uregulowania kwestie prawne, sądowe. To też na plus, bo tu mamy yy, poczucie bezpieczeństwa, że ta sprawa jest bezpieczna, tak? Ta sprawa jest bezpieczna. Więc. Tak to wygląda. Czy, gdyby były jakieś rzeczywiście sprawy prawne, już konkretnie tak, spotkania w sądzie dla niektórych panien, jaki byłby wynik? I czy będziecie ewentualnie z niego zadowolony, jeżeli zdecydujecie się na rozwiązania sądowe? Negocjacje się pokazują. Nie, nie da się bez negocjacji z drugą stroną, ale powinno być dobrze, bo tu nie ma negatywu. To nie jest karta negatywna. Ta karta mówi o negocjacjach, spotkaniach, rozmowach kwalifikacyjnych, o poradach, o takim otwartym działaniu. Tu są przypływy i odpływy pieniądza, raz lepiej, raz gorzej. Suma sumarum jest okej, okay, tak? Ale skoro są przepływy i odpływy, to znaczy, że tak, tu się wszystkiego nie dostanie. Gdyby chodziło o jakąś walkę o pieniądze, to przeważnie jest tu mniej więcej pół na pół, nie? Ty dostaniesz coś i ta druga strona dostanie prawie tyle samo. Więc generalnie wygląda to sp sprawiedliwie. Jakiś podział sprawiedliwy będący efektem negocjacji, spotkania bądź rozmowy kwalifikacyjnej, tak? Tu wchodzi w grę też ewentualnie zmiana pracy. Na plus, pod warunkiem, że pierwsze wrażenia i instynkty będą pozytywne, bo tym się w tym roku kierujesz. Pamiętaj, pierwszym wrażeniem i instynktem. Jeśli wchodzisz i masz dobry odbiór i masz takie wrażenie pierwsze, wow, i po tej rozmowie też takie poczucie, to jest to, to jest dokładnie to. Jeśli nie, na odwrót. Dom dziesiąty, dom koziorożca, kariera i wizerunek publiczny. Rycerz Buław się tutaj pokazuje, który mówi zawsze, witaj przygodo, tak? Tak cię widzą i tak ci piszą, a ta panna to taka skłonna do przygód, wszędzie jej pełno. Chociaż powiedziałabym, że tutaj yy, jakoś tak inaczej sama siebie widzisz, a ludzie ciebie troszeczkę inaczej postrzegają, jako osobę. Bardzo, bardzo dynamiczną w tym roku, bardzo, bardzo dynamiczną, bo tu jest dużo dynamizmu. Rycerze są bardzo szybcy, a ten to już w ogóle na łeb na szyję buławiany yy, jedzie gdzieś tam. Często nawet nie ma celu. Tu też nie było strategii działania, a mimo to się udaje. A ten też taki jest taki dziwak, wiecie, on tak też czasem na łeb na szyję jedzie bez celu i, i, i dzieckiem szczęścia jest, bo to strzelec. Jowisz mu sprzyja, więc to coś takiego tu jest. Taki jest wizerunek publiczny i jednocześnie tak w tej karierze będzie. Przypływy i odpływy, tu widać finansów, ale suma summarum powinnaś być zadowolona w tym roku, bo ta kariera, będzie, ci, twoja kariera roz, rozwija się tutaj w tym rycerzyku bardzo, bardzo dynamicznie, czymkolwiek ona jest. Sprawdzamy teraz dalej dom 11, czyli dom przyjaciół, dom wodnika, poczucia bezpieczeństwa, praca z grupami, organizacje, wspólnoty. Nowe pomysły, jak najbardziej energia wodnika, bo tu mamy nowe pomysły, nowy, genialny pomysł. Panna w co olśni Cię panno? Wpadniesz na jakiś pomysł. Poczucie bezpieczeństwa będzie zależało od tego pomysłu, nowego jakiegoś. Bo tu siła intelektu się objawia. Siła intelektu, jakiś nowy pomysł, który ma to twoje poczucie bezpieczeństwa zabezpieczyć. O tak powiem. W związku z tym yy, rozświetlmy, czym yy, najprawdopodobniej będzie ten nowy, genialny pomysł. Tu mamy wymianę intelektualną. Z jakoś <laughs> momento tak? Psiurencję wypuszczę. Pfurencia, nosić się tak, a te W tym domu jedenastym też mamy przyjaciół, także na, na to powiedziałam tak na, na tak zwanych starych przyjaciół można liczyć, bo tu mamy pokazaną właśnie stabilność, czyli takie Yy... taki wiecie spokój kogoś, kto znamy o... kogoś kogo znamy od dawna tu są takie dojrzałe szczere przyjacielskie związki tak wieloletnie relacje z ludźmi skoro tu mamy wieloletnie relacje z ludźmi i przyjaciół yy, pokazuje się to bardzo fajnie natomiast yy... Jakiś nowy pomysł z przyjaciółmi, może też niewykluczony, chociaż w tym roku raczej tak bardziej trzeba by liczyć na siebie. Niemniej jednak macie wsparcie ze strony przyjaciół, a może oni podsuną was, Wam po prostu jakiś pomysł. Niewykluczone, że ten pomysł nie zaświta w Waszej głowie, tylko w głowie yy, sprawdzonych przyjaciół, osób, z którymi jesteście yy, w jakiejś dobrej kobitywie. Może być też pomysł na akcji i wspólny udział z przyjaciółmi. Czyli stworzenie mm, jakiejś takiej wspólnoty, bo to jest organizacja, tu macie przyjaciół, macie wieloletnią relację i macie do tego wszystkiego pokazane takie duchowe połączenie i, i, i jakiś nowy pomysł na wspólny udział w jakimś przedsięwzięciu, tworzenie jakiejś wspólnoty. To jeszcze może być tak, że panna albo sama z takim pomysłem wyskoczy, albo ktoś jej w tym pomoże, żeby stworzyć jakąś wspólnotę, wspólnotę ludzi. Nie wiem, co to może być, bo to mogą być różne wspólnoty, najróżniejsze. To mogą być, słuchajcie, szkółki, to mogą być jakieś, słuchajcie, spa, cokolwiek. Miejsca takie, trochę odosobnienia, trochę takie miejsca dla wybranych, trochę takie miejsca dla ludzi dojrzałych. Dojrzałych intelektualnie i duchowo, bo tu są ludzie dojrzali wokół ciebie i z tobą, którzy. Budują jakąś taką rutynę życia, ale ta rutyna polega na jakimś doradztwie, mentorstwie, czymś takim. Bo to zwykle tak jest. Ten, ten, ten ojcowski wzorzec jest bardzo, bardzo mądry. To jest taki mentor. On się tu ujawnia, więc to będzie coś takiego. Równie dobrze to może być szk szkółka bądź jakiś tam, nie wiem, wspólnota medytacji, jogi. No, naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Jakiś tutaj pomysł świetny się trafi. Uwaga, dla innej części panien. Mamy jakiś stary rodzinny biznes, który najprawdopodobniej przejdzie na Twoją własność. W jakiejś części panien to będzie dotyczyło, bo mamy problemy z testamentami, spadkami, ale po jakichś negocjacjach jest tu możliwość yy, przejęcia jakiejś firmy rodzinnej, starego, rodzinnego. Biznesu, interesu. Coś takiego też tu panny mają. Jakaś część będzie też to mieć. I dom dwunasty, dom ostatni, czyli karma, jednocześnie Twoje lęki i obawy. Aha, to jeszcze masz moc manifestacji marzeń, bo ta moc manifestacji pokazuje mi się tutaj właśnie w tej karcie. Yy, czyli jak najbardziej I jest ten nowy pomysł, który on tu się yy, ładnie materializuje yy, w takim. Może powoli narastającym, ale stopniowym takim gromadzeniu pieniędzy, nie? Też coś takiego tu widać. Dobra. Dom 12, już przechodzimy do domu ryb. Lęki, obawy, karma i wiele innych rzeczy. Odwrócony yy, głupiec pokazuje się. Yy, lęki, obawy. P czego się boicie w tym roku? Ryzyka głupiego, lekkomyślnego wejścia w coś nowego, boicie się, że niepotrzebnie w coś wdepniecie, że tak powiem, a z drugiej strony boicie się, że jak tego nie zrobicie, to stracicie okazję i, i po prostu przeleci wam koło nosa. I boicie się, że albo w ogóle nie podejmiecie decyzji, albo będziecie za długo czekać, zanim tę decyzję podejmiecie, żeby w to nowe jakieś wejść. Czy, czy to jest całkiem takie wchodzenie w nowe. Nowe to jedynie może być. W, tu mamy dziecko, tu mamy dziecko. Nowe to może jedynie być w, takie zupełnie nowe w sprawach serca. Ten kluczyk tutaj serce otwiera do nowej miłości. Tyle tylko, że yy, widać, że się boicie tej nowej miłości i tego nowego człowieka. Boicie się. Może ten człowiek Wam się wydaje dość niedojrzały, albo ta znajomość za młoda, zbyt niedojrzała, że to jeszcze tak nic nie wiadomo. Lęki i obawy najbardziej tu związane z nowością najogólniej, ale w związku z tym, że to no, nowe pokazało się w sprawach serca najbardziej, to myślę, że głównie tu będą te lęki i obawy się na tym obszarze skupiały, tym bardziej, że emocje i uczucia też tutaj przeważają w Waszym systemie wartości, a nie pieniądze. Więc gdzieś to tak wokół tych spraw serca pewnie będzie się to kręciło, że tak. Że jak w to nie wejdę, to stracę, yy, stracę okazję, a jak w to wejdę, to z kolei. A może to głupie z mojej strony. To jeszcze sobie poczekam, nie? Taka rzecz. Ale to jest karma. Yy, czyli karmicznie Wam ten człowiek przypisany jest. Tak to trochę wygląda. Doprecyzujmy to jeszcze. Czym tu wyjdziecie z roku 2021? Jak rok zakończycie? No, powiedziałabym tak la, lawirując między prawdą i półprawdą, bo jest tu pokazana taka rzecz właśnie w tych sprawach sercowych: te wasze lęki i obawy. To jest. Wy się tego najbardziej boicie. No, wy się po prostu strasznie boicie być oszukane. Boicie się, że ktoś was oszuka. Boicie się, boicie się pułapki, boicie się, że yy, pustosłowia, zdrady, nieuczciwości, dwulicowości w związku, tak, jakiegoś uwodziciela z utajonym motywem się boicie, prawda? Takich rzeczy tutaj się boicie. Tyle, że w sprawach serca pokazała się bratnia dusza. I to jest ciekawe. Pokazała się bratnia dusza. Czyli ktoś, z kim konie można kraść, a Wy się boicie, że nie, że tu będzie manipulacja, nieszczerość, fałsz coś takiego. Boicie się wykorzystania i w ogóle wychodzicie w takim poczuciu z roku 2021 w takim poczuciu trochę po jakiej pułapki wiecie pułapki, że oto znaleźliście się w jakiejś takiej pułapce i tak do końca nie wiecie, co zrobić. A tu widać, że nie wiecie co zrobić, bo w relacjach właśnie macie dwie buławki. Co zrobić? Nie będziecie wiedzieć. Dobrze. No to może wam rada pomoże, co zrobić, bądź czego nie robić. W związku z tym zobaczmy, jaką macie panny radę na rok 2021. Poproszę o radę dla panien. Odwrócona czwórka, co to jest, bo to jest nowa talia. Odwrócona czwórka kości tu mamy kobietę, która... Widzicie, te czerwone motyle są symbolem przemiany i metamorfozy. Ale ta czwórka kości odwraca się, tak? Czwórka kości, yy, w tej talii co to jest? To jest staje się. E, co to było? Kości, kości, to mi na buławy to wygląda. Mówię, nowa talia, więc jak tak do końca nie pamiętam. Czwórka kości, czyli czwórka buław w odwrocie. To jest zmiana totalna tych fundamentów, prawda? I to Ci się doradza, żeby coś zburzyć i na zgliszczach starego domu wybudować dom nowy, bo tu widać, jest ten nowy domek. Jest ten nowy domek, a ten stary tu się wyburza. Taką masz radę. Wyburzenia starego domu i zbudowania domu nowego. Oczywiście, to, to może być metafora na bardzo wiele różnych sytuacji. Najogólniej taką sytuację yy, na no, różnych rzeczy. Zrozumienia generalnie, bo tu mamy takie zrozumienie, czyli. Sukces materialny, radość z pracy, pomyślne załatwienie spraw, zmiana domu rzeczywiście i pomyślną współpracę tutaj z innymi ludźmi. Ale tu też często y, burzy się dom, kończą się małżeństwa, może już się zakończyły. No i tutaj się nie martwić, bo macie na horyzoncie jakby budowę nowego domu, i myślę, że z kimś innym. Nie jestem pewna, czy ten dom uda się, tak wiecie, wybudować w roku 2021 z kimś, bo tego raczej nie widzę. Tu raczej mamy wzrost powolny, więc to tak nie od razu. Kraków zbudowano, ale to, co widać, to mm, takie. Mm, Budow wybudowanie czegoś nowego na ruinach yy... starego. A tym starym co jest, Wam powiem? Generalnie niezadowolenie, takie opóźnienia w realizacji planów, prawda? I tak dalej. I właśnie to, co jest tutaj istotne, to jest powiedziane tak. Ten dom nie wybudujesz od razu tego domu w roku 2021, nie. Owszem, na horyzoncie są jakieś przeprowadzki, zmiany miejsca, to wszystko może się i uda, ale tu nie należy się spieszyć. Bo to jest karta opóźnień, czyli jest powiedziane tak, nie spiesz się. Co zresztą już było w, w odpowiedzi na wezwanie w siódemce monet. Na tym takim, yy, pokazane to było w czekaniu pod drzewem, prawda? I to jest dokładnie ta sama energia w radzie. Nie spiesz się. Bardzo, bardzo powoli. Realizacja tych planów czy budowlanych, przeprowadzkowych czy innych może się opóźniać i bardzo dobrze i niech się opóźnia. Spokojnie, dlatego że wpływy z przeszłości wciąż jeszcze są obecne w twoim życiu. To mogą być wpływy z, z przeszłości twoje bądź twojego partnera. To oddziałuje na teraźniejszość. W związku z tym trzeba się w cierpliwość uzbroić, żeby sobie ten nowy dom wybudować. Czyli powoli, bez pośpiechu. Dobrze. I przesłanie dla panien. Przesłanie na koniec. Słowo końcowe przesłanie na rok 2021 dla panienek. Jastrzębi książę. Duchowe porozumienie i uważność. Tu w tych relacjach masz też właśnie duchowe porozumienie. Ważna cyfra, jedenastka. Masz tu jedenaście, bądź kombinacja. Właściwie to jest jedna kombinacja. Jeden i jeden, czyli dwa, prawda? Tu nie ma więcej kombinacji. Czyli albo jedenaście, albo dwa. Duchowe porozumienie, uważność. O co tu chodzi? Yy, ten jastrzębik książę niesie dobre wieści, to znaczy, że zjawia się w Twoim życiu, żeby Cię powiadomić, że nadchodzi yy, takie zamanifestowanie Twojego przeznaczenia. To też jest karta przeznaczenia. Jest powiedziane: oczekuj telefonu, listu, maila, rozmowy. Czyli czegoś, co wskaże Ci kolejny krok w wędrówce ku najwyższemu dobru, bądź Ci poinformuje, że dotarłeś na swej drodze do ważnego etapu. <laughs> Trzeba być tutaj czujnym, kiedy wydaje Ci się, że do Twojego ucha dociera jakaś istotna wiadomość, bo możesz usłyszeć, wiesz, z radia, z telewizji, przypadkowo jakąś tam nawet rozmowę nieznajomych, to duch wciąż z Tobą rozmawia. Wciąż masz to porozumienie z duchem. Będziesz takie mieć podpowiedzi, takie podszepty. Jest powiedziane tak: Otwórz się, a duch przemówi do ciebie i wskaże ci drogę prowadzącą do dobrobytu w każdej sferze twojego życia. No, mówię, jakieś łód szczęścia, Jakiś podpowiedź tego duszka. Tu ci tak do ucha będzie szeptał. Yhm. Ten jastrzębi księże wzywa, żebyś zachowała czujność i słuchała ostrzeżeń. Yy, czy brniesz do przodu pomimo przestróg dotyczących kierunków, w jakim podążasz? Czyżbyś nie chciała posłuchać swego wewnętrznego głosu? Bo zapala się czerwone światełko, czyli taka informacja, że coś może nie jest w porządku, ale tu głowa do góry, bo zawsze przybywa w odpowiedniej chwili ta siła, żebyś mogła zrezygnować ze swych jakichś też dotychczasowych pomysłów nietrafionych i żebyś mogła zacząć od nowa, bo duch chce dla Ciebie jak najlepiej, w związku z tym tu mogą być też modyfikacje, że coś, co wydawało Ci się dobrym, nagle wiesz, dostaniesz takiego olśnienia, że, że tu potrzeba to jakoś nagiąć, zmienić, yy, zacząć coś od nowa. Okej, okay. w związku z tym życzę Ci tych podszeptów duchowych, tych łutów szczęścia na Twojej drodze i duchowego porozumienia, uważnego przeżycia tego roku. No i oczywiście tego, co tutaj się też bardzo ładnie zarysowało, czyli jakiegoś takiego duchowego porozumienia być może właśnie z bratnią duszą, która się tutaj mocno, mocno w sprawach serca zamanifestuje w tym roku. 2021. Dużo szczęścia, kochany pani. Życzę wam spokojnego, bezpiecznego i przyjemnego nowego roku 2021. Pa!